Mono pokaże kolejne nowe, znaczy nowe, no nie jest takie nowe, ale łatwe kopiowanie aut bez tablic iFruta. Potrzebujemy penthouse, garaż w penthouse, klub nocny. I tu najlepiej bez terroru Speedo. Speedo jest od razu, jak się kupi klub nocny. I jednego znajomego, no i glitch nie wymaga tablic iFruta. W garażu, w penthouse trzymamy już auto, które chcemy sobie skopiować. No najlepiej Easy z Areny Wojny. Jakieś drugie auto, którym będziemy blokować drzwi. W innych garażach auta na stratę. Tu do glitcha najlepiej na początku użyć motorku. Ja tu wezmę sobie jakiś tam motorek Fadzio. A i potrzebne do zapisywania kopii jest, będzie nam mobilne centrum operacyjne z przechowaniem pojazdów i wymagania. Penthouse z garażem, klub nocny to tam Speedo jest od razu, mobilne z przechowalnią. Teraz tak, wsiadamy na ten motorek, znajomy tu się do nas dosiada i wjeżdżamy do kasyna, ale nie wjeżdżamy do garażu, tylko na parking. Mobilne wezwijcie sobie zawczasu. Teraz tak, wjeżdżamy na parki. Tutaj upewnijcie się, że dostęp do pojazdu macie ustawiony na pasażerowie. Nie na wszyscy, tylko na pasażerowie. Że znajomy usiądzie, to będzie siedział z tyłu. Jak znajomy siedzi na waszym motorku, wy udajecie się teraz do swojego klubu nocnego. Jak to zrobicie? Wasza sprawa, byleby nie własnym pojazdem osobistym. Ja tu używam znajomego opresora, wy możecie tak samo, możecie buzardem Securo, możecie z parołem z kosatki, obojętnie. Teraz tak, wsiadacie do swojego Speedo, klikacie strzałkę w prawo, was zamrozi. Stara generacja daje start online, klika zestaw początkującego kryminalisty, nowa generacja klika członkostwo GTA+. Wychodzimy z tego, wysiadamy z pojazdu, wracamy do kasyna, tylko że teraz już nie na parking, tylko do swojego garażu. Dobra, jesteśmy w garażu, wsiadamy do auta, które kopiujemy. Jedziemy pod bramę wyjazdową. Stawiamy gdzieś tam w pobliżu, ale nie za daleko. Musicie to później sprawdzić, czy was teleportuje do samochodu, czy nie. Bierzemy drugie auto, zastawiamy właśnie drzwi, po to, żeby nas teleportowało do samochodu, jak będziemy klikać Y lub trójkąt. Stajemy przy drzwiach, teleportuje, podchodzimy. Klikamy teraz jednocześnie A i Y na Xboxie, trójkąt i X na PS4. Wyciągnęło nas auto na zewnątrz, to teraz dzwonimy do mechanika, wzywamy jakieś auto na stratę, czekacie z 8 sekund, po tych 8 sekundach mówicie znajomemu, żeby zsiadł z motorku, on zsiada, wy dostajecie tablicę z auta, które wzywaliście przed chwilą, tablice się zmieniają. Znaczy się, już się zakręciłem. Wjeżdżacie do mobilki zapisać kopię. Żeby zrobić drugą, powtarzacie wszystkie kroki od nowa. Nie wymaga to iFruit, dlatego to pokazuje, bo to z bazą cały czas działa, no ale tam są one wymagane, nie każdy może robić sobie tamto kopiowanie. Pozdrawiam, elo.